Ja nazywam się Cezary Lisowski, jestem współkoordynatorem aukcji szkła w Domu Aukcyjnym Testamentów. Moim gościem dzisiaj jest kolekcjoner szkła, kolekcjoner i ekspert w zakresie szkła polskiego, pan Łukasz Jesiennik. I razem z Łukaszem przejdziemy dzisiaj, razem z państwem, przejdziemy przez tą przedaukcyjną wystawę, będziemy z nimi spacerować i będziemy komentować poszczególne obiekty. W trakcie tego spaceru chciałbym, żebyśmy najbardziej zwrócili uwagę na różnorodność tych szkieł, jakie mamy tutaj zgromadzone, bo jak Państwo widzicie, zresztą ja obserwowałem, jak przemieszczacie się pomiędzy poszczególnymi obiektami, te szkła pomiędzy sobą super się różnią. To nie jest tak, że jesteśmy na wystawie szkła i mamy tutaj same szklane dzbanki albo jakieś same szklane naczynia. Mamy tutaj rzeźby szklane, instalacje, formy przestrzenne, butle, kielichy. Gdyby ta oferta udało nam się skompletować taką naprawdę różnorodną ofertę szkła, która jest też bardzo reprezentacyjna dla tego, co w polskim szkle powojennym się działo. Powojennym, chociaż jest też jeden obiekt wcześniejszy, z dwudziestolecia międzywojennego. I w trakcie tego spaceru właśnie będziemy wskazywać na różnice między tym szkłem, między szkłem sodowym a szkłem ołowiowym, między szkłem wytwarzanym w hutach, a w studiach projektowych, wreszcie między szkłem przemysłowym, a szkłami unikatowymi. I chyba gdybyśmy mieli, zgodzisz się ze mną Łukasz, stworzyć taki alfabet polskiego szkła, taki elementarz i zaczęlibyśmy jakby w alfabecie od litery A, to pewnie nie moglibyśmy zacząć inaczej niż jak A jak Alicja. Czyli butla, przed którą stoimy, a w zasadzie nazwa dla zestawu butli zaprojektowanych przez profesora Chorbowego. To chyba będzie pierwszy obiekt, który chciałbym, żebyśmy skomentowali. Tak, jest to chyba, dzień dobry Państwu, jest to chyba najbardziej znany i najpopularniejszy wzór szkła, jeżeli chodzi o szkoły użytkowe w Polsce. O samym projektancie chyba powiedziano i napisano już wszystko, w zasadzie można powiedzieć. Alicje zaprojektowane w 1991 roku stanowią taki klasyczny przykład szkła stworzonego w duchu szkoły wrocławskiej, czyli prosta forma, ograniczona kolorystyka i przede wszystkim zestaw. To jest to, na co profesor Dawski, czyli twórca katedry szkła na wrocławskiej uczelni, zawsze składał nacisk, żeby nie tworzyć form pojedynczych, a tworzyć zestawy form. Profesor Chorbowy, jeden z jego pierwszych wychowanków przez pierwsze lata swojej kariery jako projektanta, słuchał się profesora Dawskiego bardzo, czego dowodem jest ten zestaw form. Potem, jak większość jego kolegów, podszedł do tej prostej stylistyki. Natomiast Alicje są jego sztandarowym modelem, sztandarowym projektem. Chyba jeden, tak, tutaj ten zestaw polega na tym, że to świetnie ilustruje, prawda? Bo to były trzy formy. Czyli mamy jakby zróżnicowanie w wysokościach, ale też w proporcjach, ta niższa butla jest bardziej przysadzista. Oczywiście też one występowały w całej gamie kolorystycznej, prawda? Tak, ale też były ograniczone. Ich łącznie było chyba sześć wersji tych butli. I tak jak wspomniałeś, koncepcja, założenie, tektonika tych form jest powtarzalna, natomiast różni się wielkościami, proporcjami, wysokością, szerokością, ale to jest właśnie wpływ profesora Dawskiego, który bardzo naciskał na to, żeby nie tworzyć pojedynczych obiektów, ponieważ one nie odnajdowały się w przestrzeni, tak jak ono było projektowane czy wychowane. My też staraliśmy się tak na tej wystawie zestawiać szkła, żeby, mam nadzieję, że potencjalni klienci widzieli, że fajnie kupić cały zestaw tych szkieł niż pojedynczy obiekt, że to lepiej będzie działało w przestrzeni. Ale myślę, że tutaj będą jeszcze dwa dobre przykłady tego, jak wpływ profesora Dawskiego na profesora Zbigniewa Chorbowego przeszedł dalej, na uczniów profesora Chorbowego, ponieważ mamy formę Kazimierza Krawczyka i to jak gdyby jest to samo działanie, prawda? Czyli to jest projektowanie w zestawie oraz Czesława Zubera, czyli na tym niższym postumencie. Te trzy formy, jak gdyby widzicie Państwo, że one też mają w ten sam sposób taki charakterystyczny wywinięty kołnierz, natomiast są zróżnicowane z wysokościami i proporcjami. Podobnie było w przypadku form Ewy Goczuk-Moskalu. Ten zestaw Herkules również składał się z trzech elementów. Niestety ze względów technicznych do produkcji wszedł tylko jeden, najbardziej popularny, ten właśnie ze spłaszczonym brzuszcem. Ale powstał jako trójelementowy zestaw form.
podobnie jak w zasadzie wszyscy projektanci z Sudetów czy z Barbary tworzyli wystawy. Tutaj brakuje, przepraszam, mi brakuje jeszcze jednej formy najbliższej. Natomiast, tak jak mówię, profesor Probowy był jakby bezpośrednim spadkobiercą profesora Dawskiego. Po odejściu Dawskiego w 1969 roku na uczelni wytworzyły się dwa kierunki. Profesor Kiczura zajął się szkołą unikatowy, profesor Probowy natomiast prowadził pracownię szkła użytkowego. I to właśnie wszyscy projektanci zatrudnieni w Barbarze wyszli spod jego skrzydeł. Stąd ta kontynuacja metodologii profesora Dawskiego. Teraz proszę Państwa, tu mieliśmy do czynienia w tej części sali właśnie ze szkłami gospodarczymi, ze szkłami wytwarzanymi w hucie. Przechodzimy do szkieł wytwarzanych w hucie, natomiast jest w zupełnie już innej technice i są to szkła unikatowe. Tutaj też tworzyliśmy pewien zestaw, wskazując na różnorodność wydarzeń na temat wszystkiego. I jest to artysta, bo chyba mogę powiedzieć, najbardziej rozpoznawalny na świecie też, czy długo uznawany za pewnego polskiego artystę szkła, prawda? Co wiemy o Henryku Arminie Tomaszewskim, jego przygodach szkła? Jego przygoda ze szkołą zaczęła się w 1945 roku, kiedy zdecydował się na podjęcie współpracy, początkowo w formie praktyk, później w formie stałej współpracy z Tą Józefina, późniejszą Józefą Szkolskiej w Orędzie. Trafił tam nie mając żadnego przygotowania, jeżeli chodzi o obróbkę, o projektowanie szkła. Jednak Tomaszewski miał zgoła inne podejście niż Dawski. Dawski uważał, że trzeba wykształcić wszechstronnie wykształconego artystę, który będzie w stanie poradzić sobie z każdą dziedziną, łącznie z projektowaniem użytkowym. Natomiast Tomaszewski zaczął od tego, że udał się na Świerdzie, gdzie zaczął podglądać pracę zdobników i sam zaczął próbować pracować ze szkłem. Dopiero kiedy poznał technologiczne i techniczne możliwości obróbki szkła, zajął się projektowaniem. Jego najwcześniejsze prace to było szkło połowiowe wytwarzane w Cie Julia. Po tym, kiedy w roku 50 przeniósł się z powrotem do Warszawy, zaczął tworzyć tego typu właśnie formy unikatowe pod warszawskich szkłach. Początkowo w samej Warszawie na Targówku, po likwidacji huty na Targówku przeniósł się do huty w Wołominie, miał też epizod w Podkowsku i kilku innych mniejszych lokalnych hutach. Natomiast jakby cechą wspólną tych hut było to, że były to huty szkła nie stołowego, nie gospodarczego, a użytkowego, co widać, bo jakości są jej masy szklanej. Ona nie jest doskonała, ma liczne zanieczyszczenia, zabrudzenia, ale to jakby Tomaszewskiemu nie przeszkadzało też w niestwie do absolwentów wrocławskiej uczelni, którzy dążyli do perfekcji. On miał inne podejście do tego. Uważał, że ma dostęp do takiej czy innej masy szklanej i musi wykorzystać jej walory wkłady, aby jakby zrealizować swoje założenia artystyczne. Mamy tutaj taki wyjątkowy obiekt, z którego ja się szczególnie cieszę, ponieważ tego typu formy Tomaszewski realizował dość licznie, prawda? W ramach każdego z wyjazdów do Wołominie, jak powiedziałeś, ale po raz pierwszy udało nam się zdobyć kratę. To jeden z wcześniejszych obiektów Henryka Tomaszewskiego. No, ja sam tylko dwa przykłady. Ten, który znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu i ten, który znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. To jest taki obiekt, który powstał do konkretnego wnętrza. Do tego typu kraty umieszczane były w latach 60. na przykład w kawiarniach, w jakichś wnętrzach publicznych jako przegrody. Ta konkretna powstała na prywatne zamówienie, do prywatnego domu i do tego roku w zasadzie przebywała u jednego właściciela, zakupiona bezpośrednio od Henryka Albina Tomaszewskiego. Dlatego zwracam Państwu uwagę na ten obiekt, ponieważ jest zupełnie odmienny od innych i absolutnie w tym wczesnym okresie Tomaszewski, czyli w latach późnych 50. przed 60. Tomaszewski, zanim zaczął realizować tego typu formy monumentalne, jak można nazwać, tworzył mniejsze grubościenne, charakterystyczne formy,
ale też tworzył elementy architektury wnętrz, ponieważ oprócz tego typu prac dekoracyjnych powstawały w jego pracowni, na przykład ramy do luster w podobnej technice, czyli było to szkło wylewane i następnie uzyskane motywy. Natomiast z tych jego właśnie wczesnych prac typu ramy luster, ramy nie jest o żadnym zachowanym elemencie, w żadnym z muzeów też nie spotkali się. Świetnie z pracami Tomaszewskiego korespondują tutaj na pracy Jarzusza. To już jest to zupełnie inne środowisko, prawda? Czas powstania zbliżone, bo tutaj też są prace z lat 80. i 90. Przejdźmy proszę, skierujmy się w głąbsze. Teraz przenosimy się do Wrocławia. Ireneusz Kiziński, nie możemy powiedzieć, że to jest szkoła wrocławska, prawda? Chociaż to jest twórca wrocławski, to nie jest uczniem profesora Rawskiego, co więcej nie jest w ogóle absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, która kształciła projektantów jacyskich szkoła. Co wiemy o tym, możemy powiedzieć o tak, jest absolwentem AWF-u, natomiast jego związki ze szkołem rozpoczęły się w latach 70., wczesnych 70. Jego żona była Ingeborga Grondała Kizińska, absolwentka Dawskiego, ostatni rocznik, który profesor Dawski wypuścił przed wyjechaniem na Warszawę. W zasadzie dyplom robiła jeszcze po jego wyjeździe. Natomiast Kizińskiego i Grondałę połączyła pasja do szkła. Tak szczególnie we wczesnych pracach z lat 70., kiedy one bardzo często są przypisywane jemu bądź jej, a tak naprawdę trudno dojść do tego, kto jest projektantem. Ich drogi rozeszły się na początku lat 80. Ona w dalszym ciągu projektowała mniejsze formy charakteru rzeźbiarskim, natomiast Kiziński rozwinął skrzydła, można powiedzieć. Projektował formy coraz większe, coraz bardziej skomplikowane technicznie, technologicznie. O tych formach można powiedzieć, że to jest jakby ten okres jego najbardziej wzmożonej aktywności. Podobny do form Tomaszewskiego, głównie ze względu na kolor i na masę szklaną, ponieważ podobnie jak on wykonywał je w hucie w Wołominie, podobnie zdobił i barwił je powierzchniowo jak Tomaszewski. Chociaż tamten bardzo niechętnie używał koloru, uważał, że szkło samo w sobie ma na tyle dużo walorów, że nie trzeba go w żaden sposób ubogacać. Kiziński stosował barwienie powierzchniowe, ale też zabiegi, jak na tej wyższej formie, to było posypywanie szkłem termosowym, które powodowało tworzenie takiej drobniutkiej siatki spękań na powierzchni szkła. Rzecz jest bardzo dekoracyjna, odpowiednio podświetlana, daje świetne efekty. I o samym Kizińskim swojego czasu Ludwik Piczura powiedział, że jest pełen podziwu, ponieważ od takich dosyć prymitywnych form paraużytkowych przeszedł do form stricte rzeźbiarskich na artystycznie bardzo przyzwoitym poziomie, co w ustach profesora Kiczury było dużym komplementem, ponieważ nie był on zbyt skłonny do chwalenia, szczególnie kogoś, kto nie był jego uczniem. Ja mam wrażenie, że też teraz rynek doceni twórczość Ireneusza Kiesińskiego, ponieważ to jest artysta, który nie funkcjonował w opracowaniach, prawda? Jakby nie wychodził się ze szkoły Dawskiego i nie był obecny wcześniej na wystawach, natomiast teraz jest jednym z najbardziej poszukiwanych artystów szkła tutaj. Chyba Łukasz, to będzie dobrze, jeżeli będziemy kontynuować nasz spacer tutaj idąc w stronę szkieł unikatowych, artystycznych. Ciebie poproszę jeszcze o komentarz, zanim przejdziemy do Michała Diamenta, którym ja chciałbym te słowa, do Haliny Engelsen-Norek. Artystka z Szkoły Wrocławskiej, w pewnym sensie wychowanka Stefana Sadowskiego. On sam nigdy nie wykładał na uczelni, natomiast będąc kierownikiem ośrodka wzorcującego w Hucie Sudety po przejściu profesora chorobowego do Kuku Barbara, odpowiadał między innymi za praktyki szkolne i jedną z jego podopiecznych była Halina Engelsen-Norek, zresztą córka doskonałego szlifierza, który na wrocławskiej uczelni prowadził przez wiele lat warsztaty. Pod dużym wpływem Stefana Sadowskiego nie zdecydowała się jednak na podjęcie pracy w hucie. Wybrała drogę artysty plastyka niezwiązanego z przemysłem.
Szkła realizowała dosyć długo, ponieważ po hucie Sudety przeniosła się do Barbary, miała epizod także w czeskich hutach. Najpóźniejsze szkła to jeszcze były lata 2000. Natomiast wypracowała charakterystyczny styl, te formy tworzone z wielu nakładanych na siebie baniek szklanych w różnych kolorach. One były powtarzane, są też takie opinie, że było to elementem ćwiczeń na studiach podczas praktyk. Natomiast w przypadku Haliny Nagel-Samorek doprowadziła to do mistrzostwa. Na punkcie jej szkieł oszaleli Japończycy. Bardzo duża ilość jej prac wylądowała w Japonii i w zasadzie tam w tej chwili znajduje się największy ich zbiór. No nie wiedziałam. Także, ale to jest, proszę Państwa, fakt, że przez ponad 5 lat regularnych organizowania, przez nas regularnego organizowania aukcji designu, w ramach którego wystawialiśmy szkło, potem tylko aukcji szkła od 2020 roku, to jest pierwsza forma, którą mamy tutaj na aukcji, czyli być może faktycznie nie ma ich w Polsce na rynku wiele. Przechodzimy do mojego ulubionego. Ja mam tutaj trzech ulubionych twórców i oni fajnie, że są na jednej linii. Dopowiadaj, jeżeli powiem coś źle. Mamy dwie prace Michała Diamenta, też bardzo rzadko pojawiające się na rynku z tego względu, że tych prac powstało niewiele, prawda? Michał Diament zmarł chyba w 1977 roku w wieku zaledwie 40 albo 43 lat. Michał Diament wywodził się ze szkoły wrocławskiej, wywodził się z tego środowiska, był fotografem, proszę Państwa. Michał Diament był fotografem związany ze środowiskiem Ludwińskiego, Sympozjum 70 we Wrocławiu. Specjalizował się w dokumentowaniu życia artystycznego Wrocławia, czyli właśnie tych najważniejszych wydarzeń, ale też jakby przypadło mu w udziale dokumentowanie wszystkich końcowo-rocznych czy semestralnych wystaw na uczelni. Dokument wykonywał zdjęcia dyplomów dla swoich kolegów. Tutaj pewnie zaczęła się też ta pasja ze szkłem. W końcu sam zaczął projektować szkła, początkowo bardzo w duchu właśnie profesora Darskiego i Wrocławskiej Szkoły Szkła, czyli takie proste, syntetyczne formy, które można byłoby łatwo wdrożyć do produkcji. Natomiast potem, tak jak większość twórców wywodzących się z Wrocławia, zaczął traktować szkło jako materiał rzeźbiarski. Tutaj mamy dwa świetne tego przykłady. Dwie prace, jedną z około 75 i z 77 roku, kiedy to już w zasadzie ostatni cykl prac zrealizowany przed śmiercią. One są odmienne od siebie, bo chyba każdy wyjazd Michała Diamenta do huty, Huty Laura, prawda? Do huty Laura owocował zupełnie innym cyklem prac. Natomiast widać, ja je dlatego super lubię, bo one mają pewien taki metafizyczny charakter. Tutaj w tych soczewkach, w tych obu formach możemy trochę doszukiwać się oczu o tym kształcie, one tak powszechnie nazywane są duchami. I co jest jeszcze ciekawego w Michale Diamencie, który na początku fotografował, jak powiedziałem, szkła swoich kolegów i koleżanek i tak naprawdę większość katalogów szkła czy ceramiki z lat 60. i 70. ilustrowanych jest zdjęciami autorstwa Michała Diamenta, to w późniejszym okresie Michał Diament zaczął wykonywać też zdjęcia swoich prac, troszeczkę je nakładając na siebie, multiplikując, jak gdyby tworząc jeszcze nowe szklane byty właśnie w postaci fotografii. Tak, Michał Diament bardzo krótko zajmował się szkłem, bo zaledwie 10 lat do śmierci. Natomiast przeszedł bardzo dynamiczną ewolucję, jeżeli chodzi o projektowanie szkła, od tych prostych, syntetycznych form, o których wspomniałeś. Na początku lat 70., kiedy trafił do huty Violetta w Stronie Śląskim, miał tam styczność ze szkłem ołożowym oraz stelenkami metali ziem rzadkich, co pozwoliło mu na stworzenie bardzo ekspresyjnych, dynamicznych form, bogato zdobionych. Natomiast druga połowa lat 70., druga połowa, to jest okres, kiedy jeździł do Tarnowa, do huty Laura oraz w samym hucie w Tarnowie również realizował, z udziałem najlepszego polskiego hutnika, Bronisława Munzbergera, z którym związało się bardzo wielu projektantów szkła. I to w dużej mierze właśnie ręka Munzbergera sprawiała, że te jego rzeźby są tak fantastycznie skomponowane, bo z pozoru prosta forma, prosta czynność, jaką jest wydmuchanie, formowanie bańki,
mogła sprawić nawet wprawnemu hutnikowi dosyć duży problem, jeżeli wymagania projektanta były wysokie, a tak było w przypadku diamenta. Bo gdyby mamy wszyscy świadomość, że gdyby te szkła nie są tworzone przez jedną osobę. Znaczy za chwilę przejdziemy do takich przykładów, że jedna osoba projektuje, wykonuje szkła, natomiast te, które powstawały w hutach, to jest jakby owoc pracy całego zespołu, prawda? A na pewno artysty i hutnika. Czesław Ruszkowski, czy to może być tak. Kolejny punkt naszej wycieczki. Artysta, zresztą myślę, że Państwo to widzicie, że te szkła wyróżniają się w całej naszej tutaj ofercie, ponieważ ten artysta też wyróżnia się z naszego alfabetu szkła. Tak. Krótki wstęp, to o czym wspomniał Cezary. Wytwaranie szkła, czy to gospodarczego, użytkowego, czy unikatowego w hucie, wymaga współpracy trzech stron. Projektanta, artysty, hutnika, czyli bezpośredniego wykonawcy oraz technologa, który odpowiednio komponował zestawy szklane, dzięki pracy którego te szkła mogły być ze sobą łączone z mniejszym lub większym sukcesem. Niemniej praca w hucie, realizacje prac unikatowych w hucie były bardzo mocno ograniczone. Po pierwsze tym, co huta produkowała w danym momencie, czy asortymentem, to się przekładało na rodzaj szkła, na kolor. Artysta miał dosyć ograniczony wybór, musiał się dopasować do pracy zakładu. A po drugie, pomimo tego, że miał to skierowanie z centrali, że mógł realizować prace unikatowe, bardzo często traktowany był po macoszemu, miał bardzo mało czasu, to było czasem 2-3-4 godziny dziennie na realizację, bo trzeba było zasypać piec na kolejny dzień, więc ta praca artysty w hucie miała liczne ograniczenia. To legło u podstaw zawiązania się we wczesnych latach 60. w Stanach ruchu Studio Glass. To był ruch rzemieślniczy, który działał w wielu obszarach, także ceramiki. I w późnych latach 50. jeden z ceramików postanowił spróbować przenieść go także na grunt szklany. To był Harvey Littleton, który w 62 roku zorganizował dwa sympozja, dwa plenery szklarskie, podczas których tak naprawdę pojawiły się podstawy programowe tego ruchu Studio Glass. Miał 6 uczniów. Tak powiedzieć. To byli m.in. Marvin Lipowski, Deichi Huli. A co było cechą charakterystyczną tego ruchu? Tam wszystko skupiało się w jednych rękach, czyli projektant był jednocześnie wykonawcą swoich obiektów i technologiem. Sam opracowywał, dobierał szkła. Ci ludzie tworzyli takie niewielkie, jednoosobowe, czasem łączyli się w kilka niewielkie huty, pracownie, w których tworzyli swoje obiekty. Podobne podejście miał Czesław Roszkowski, który z wykształcenia szklarzem nie był. On był akustykiem chyba po Wrocławskiej Politechnice. Natomiast we wczesnych latach, w późnych latach 90., 80., wczesnych 90. zainteresował się szkłem. Początkowo były to lampy witrażowe. Jednak swoje zainteresowania skierował na szkło stapiane w piecach w sposób grawitacyjny. To są właśnie tego typu formy szklane. Patrząc tutaj pod światło, myślę, że widzicie Państwo tą warstwowość tych szkieł stawianych grawitacyjnie. Tak, i to jest przewaga pracowni, wielkich pracowni typu Studio Glass nad pracą w hucie. Nie ograniczały ich żadne technologiczne wymogi. Mieli do wykorzystania całą masę technik szklarskich, ale też całą paletę kolorów. Czesław Roszkowski w dążeniu do perfekcjonizmu, bo to mu trzeba przyznać, to go cechowało. 2 lata spędził w Jaśle w hucie szkła witrażowego, gdzie wspólnie z technologami miejscowymi opracowywali szkła współzgrzewalne. O co chodzi z tą współzgrzewalnością? Każdy zestaw szklany, czy to szkło czerwone, zielone, niebieskie, bezbarwne, ma delikatny inny skład chemiczny, co powoduje, że rozprężanie następuje z inną, niedopuszczalną prędkością. Jeżeli 2 stopione elementy będą się rozprężały z inną prędkością, to szkło po prostu pęknie, strzeli. Szkła współzgrzewane Roszkowskiego można było dowolnie łączyć, komponować. One zawsze rozprężały się w ten sam sposób, co umożliwiało mu tworzenie tak monumentalnych kompozycji. One prawdopodobnie nie udałyby się w tradycyjnym szkle takim
hutniczym, pochodzącym z huty. Więc Roszkowski opracował całą paletę barw tych szkieł zgrzewanych. Niestety z uwagi na koszty produkcji one nie weszły. Nie były wytwarzane na szerszą skalę. On używał ich w swojej pracowni, gdzie tworzył tego typu obiekty. Stworzył ich dosyć ograniczoną ilość. Nie pracuje już w szkle, więc są to po pierwsze jedne z najciekawszych, a po drugie jedne z najrzadszych szkieł polskich artystów. Jeszcze ciekawostka, którą możemy o nim dopowiedzieć, to też, że do perfekcji opanował technikę polerowania, prawda? Jakąś technikę nowożytną, tak. Francuską prawdopodobnie, na podstawie dawnych receptur, które sobie... Tak, bo czy Roszkowski uznał, że zwykłe polerowanie, tak jak robią to jego koledzy, nie jest wystarczająco doskonałe. Przejrzał stare książki, znalazł kilka metod. Uwspółcześnił tą, którą stosowali Francuzi pod koniec XIX wieku, jak pamiętam. Była bardzo skomplikowana na bazie jakichś związków smoły. On to troszeczkę uwspółcześnił, wymienił niektóre z zastosowanych środków. Niemniej zajęło mu to bardzo dużo czasu, ale efekty są naprawdę imponujące. Też szkła się inaczej błyszczą niż szkła jego kolegów. To Państwo możecie na tej wystawie zaobserwować, że inny efekt końcowy dzięki temu wypolerowaniu. Kolejny Czesław. Tym razem Czesław Zuber, proszę Państwa, i mówimy o tej pracy. Czesław Zuber, czyli jeden z uczniów profesora Chrobowego, o którym już wspomnieliśmy na samym początku, ponieważ ten zestaw trzech form z wywiniętym kołnierzem, wazon, wazonik i popielnica, to właśnie jest hutniczy, najbardziej znany hutniczy projekt Czesława Zubera. Natomiast Czesław Zuber też jakby obiera zupełnie inną drogę po odejściu z huty i po wyjeździe z Polski, bo to jest charakterystyczne. Czyli to są wczesne lata 80., kiedy Czesław Zuber wyjeżdża na zachód i inspiruje się bardzo silnie nową ekspresją. Nową ekspresją w malarstwie, grupą nowych dzikich, prawda? To jest chyba główne źródło jego inspiracji. A w zasadzie przypadek sprawia, że tam, gdzie zamieszkał pod Paryżem, miejsce, w którym zamieszkał pod Paryżem, znajduje się w niedużej odległości od huty szkła optycznego. Czesław Roszkowski zaczął, ja teraz wiem, ja przekręcę te rzeźby, żebyście zobaczyli Państwo ją z drugiej strony. To jest to szkło optyczne, bo ono też daje inny efekt, można jakby zajrzeć do tego szkła, do środka. Czesław Roszkowski zaczyna wykorzystywać, Czesław Zuber, zaczyna wykorzystywać odpady z tej huty, czyli różnego typu bryły, jakiś tłuczeń, który tam się znajduje. I no, chyba podchodzi do szkła najbardziej niedelikatnie, jak do szkła podejść można, czyli jak gdyby porzuca wszelkie hutnicze techniki zdobienia i obróbki szkła. Natomiast podstawowy zestaw jego narzędzi to pewnie jakiś młot, przecinak, złoto, może nawet siekierka, którymi te bloki kamienne obrabia, nadając im takie ekspresyjne formy, a potem już na zimno jeszcze te szkła malując. Tak. No, szkło było dla niego podstawowym środkiem wyrazu. On próbował sił w ceramice, w plakacie, w grafice, ale wykształcenie i przywiązanie do szkła sprawiły, że po wyjeździe do Francji szukał dla siebie jakiejś drogi twórczej. Tak jak wspomniałeś, nie miał szansy na to, żeby dostać się do francuskich. One były bardzo mocno włożone, konkurencja tam była zawsze duża. On był człowiekiem z ulicy, więc ta sztuka by się nie udała. Tak jak wspomniałeś, wykorzystał to, co było dostępne, czyli te odpadowe tak naprawdę bryły szkła, które zaczął wrabiać mechanicznie. W przeciwieństwie do Roszkowskiego, który uznawał, że w procesie twórczym nie ma miejsca na przypadek, bo wszystko było od początku do końca starannie zaprojektowane i zaplanowane, u Zubera poszło to w zupełnie innym kierunku. Ta wstępna obróbka mechaniczna powodowała dużą losowość, przypadkowość jego działań i tak naprawdę dopiero to, nad czym miał kontrolę, to było miejscowe szlifowanie, grawerowanie i pokrywanie tych prac emalium.
I to jest tak, że ten człowiek z ulicy stał się w latach 80. chyba najbardziej znanym francuskim artystą szkła, prawda? Czesław Zubel osiągnął wielki sukces we Francji właśnie, to głównie na francuskim rynku i w Stanach Zjednoczonych do tej pory sprzedawane były jego prace unikatowe. W Polsce to są ostatnie lata, prawda? Kiedy Czesław Zubel wraca tutaj na nasz rynek. Smutne jest to, że w latach 80. i 90. biorąc udział w różnego rodzaju wystawach, sympozjach szkła, Czesław Zuber robił to pod jakby flagą francuską. Nie podpisywał się, że jest artystą polskim, postawił wtedy na Francję. Z czasem to się zmieniło, powrócił do korzeni, ale toczy się teraz dyskusja, czy to Zuber, czy Stanisław Borowski jest najbardziej uznanym polskim artystą szkła. No tutaj głosy są mocno podzielone. Obstawiamy, ja głosuję na Czesława Zubera. Przepraszam, ten efekt kolorystyczny to został osiągnięty w inny sposób niż w tym poprzednim eksponacie, tak? Tak, to szkło jest malowane. Ono jest malowane. Już na zimno, ta bryła, jak gdyby to jest wygląd wykończenia, malowanie. Natomiast tam za pomocą tlenków, czy... Nie, to są te właśnie szkła współzgrzewalne, czyli to wszystko są szklane płytki, to widać w tej wyższej pracy. To były po prostu szklane płytki, które były układane według jego koncepcji jedna na drugiej, kolorowe, bezbarwne. Następnie lądowało to wszystko w piecu komorowym. Pod wpływem temperatury one grawitacyjnie osiadały, stapiały się w jedną bryłę szklaną, która później była poddana tej końcowej obróbce mechanicznej, czyli szlifowaniu, kolorowaniu. Ale jest tam wyłącznie szkło, tlenków chyba też nie ma, to są wyłącznie te kolory opracowane. Czasem zdarzają się zatopione pęcherze powietrza, ale to też jest celowy efekt. To nie jest jakby wada technologiczna szkła, tylko celowy efekt, który Roszkowski sobie założył. A wiadomo, jak uzyskał to kolorowe szkło, właśnie dodając tlenków? Nie, to były płytki. W Hucie w Jaśle opracowali szkła w celu. To były szkła, to było też szkło witrażowego. One były wylewane jako płyta, następnie były cięte przez niego na określone formatki, układane i stapiane. Mamy też obiekt tutaj, to że myślę, że też możemy smoczylać skomentować, a ja wezmę te dwie mniejsze formy. Przepraszam. Tak, to są to, co Cezary trzyma w ręku, to jest jedno z najciekawszych szkieł i chyba najrzadziej spotykanych na rynku. To są szkło Kazimierza Pawlaka, wykładowcy wrocławskiej uczelni, tak naprawdę ucznia spadkobiercy profesora Kiczury. Pawlak nigdy nie związał się z przemysłem szklarskim, nie pracował jako projektant. On bardziej poszedł w stronę właśnie tego amerykańskiego nurtu Studio Glass. Nie do końca było to jeden do jednego, ponieważ tamten nurt stawiał w dużej mierze na szkło dmuchane. Preferencje zmieniły się właśnie w latach 80., kiedy to szkło bardziej ewoluowało w kierunku szkła obrabianego na zimno. Natomiast Pawlak, czy w swojej pracowni, czy w pracowni na uczelni, w warsztatach uczelnianych, wtedy nie mieli możliwości dmuchania szkła, nie było tam tego, co takiego jak dzisiaj. Więc były to szkło tworzone, wytwarzane w metodach piecowych. Szkło fiuzingowe, czy tak jak ta czarka w technice Pat de Verre. Tak, to proszę Państwa, to nie jest cukier. To wygląda jak z cukru, to ma taką fakturę i tak boję się to trzymać, żeby mi w rękach się nie rozpadło. Natomiast tutaj, jak powiedziałeś, jedno z, na rynku po raz pierwszy, jedno z najrzadziej występujących chyba szkieł w tak. sprzedaży. Sama technika wytwarzania szkła jest dosyć stara, bo sięga niemal 5000 lat przed naszą erą. Ponownie odkryta w XVI wieku. Francuzi bardzo sobie ją podobali w wieku XVIII-XIX. W Polsce Pawlak był pierwszym artystą, który zdecydował się na próby z tą techniką wytwarzania szkła. Dzisiaj pewnie byłoby to wiele prostsze. Mamy internet, mamy książki, różnego rodzaju poradniki. Wtedy, kiedy Pawlak zaczął pracę w ulicy Pat de Verre, nie było tego wszystkiego. On dochodził do tego metodą prób i błędów. Zresztą on bardzo lubi eksperymentować. Miał taki okres, kiedy pracował z włóknem szklanym. Miał okres, kiedy pracował w technice Pat de Verre, kiedy pracował ze szkłem stapianym. On wybierał sobie jedną z technik szklarskich, rozgryzał ją, opracowywał do perfekcji. Kiedy uznał, że osiągnął taki poziom, jaki chciał, zarzucał ją i brał się za kolejną. Tak było z tym szkłem, które wygląda jak wykonane z cukru.
pracował w tej technice kilka lat, 3-4. To jest dosyć trudna technika, ponieważ obiekty szklane wytwarza się w formach dwuściennych. Jak sama nazwa wskazuje, pâte de verre, czyli pasta szklana, tworzona z opiłków czy też granulatu szklanego wymieszanego z jakimś spoiwem, które ułatwiało jego rozprowadzanie, ułatwiało też topienie później w piecu. Jak wszystkie techniki piecowe, lądowało w zimnym piecu, nagrzewane, stapiane, następnie temperatura obniżana, żeby to szkło się stężyło. Bardzo ciekawa technika, bo jak Państwo się przyjrzą dokładnie, czy można dotknąć? Znaczy nie. Nie było. To wygląda dokładnie jak wykonany z cukru, jest na szczęście trochę trwalsze. I tak jak mówię, profesor Pawlak był pierwszym na polskim rynku. Pierwszym polskim artystą, który zdecydował się na pracę w tej technice. I chyba niewielu poszło za nim. Zdarzały się pojedyncze przypadki, były jakieś warsztaty na wydowskiej uczelni organizowane. Jednak nikt się tym nie zajmował na większą skalę. Pozwolicie Państwo, że odstawię, żeby ten cukier rozpuścił się w dłoniach. A ja myślę, Łukasz, że my powoli możemy tutaj od szkła unikatowego wrócić do szkieł gospodarczych, ponieważ przed nami szkła Jana Igierki Drożdżów. I to może być fajny punkt. Co o tym myślisz? Miasto z niego szkła pasowanego? Tak. Polskie szkoło prasowane to głównie projekty Jana i Jeryki Drożdżów. Tutaj mamy kilka przykładów. Drożdżowie zrewolucjonizowali chyba to, prawda? Tak. Szkło, które uchodziło za szkło tanie, bo tak nie było, droższe jakości, szkło pośrednie, często nadawane kryształem do ubogich, ponieważ w prasowanym można było odtworzyć wzory typowe dla kryształu w dużo szybszy, prostszy i tańszy sposób, po prostu tworząc formy żeliwne z określonym wzorem, którym to szkło było odciskane. Oni podeszli do tego szkła zupełnie inaczej. Podczas pracy w kucie poznali ograniczenia, ale z drugiej strony możliwości, jakie daje tworzenie szkła prasowanego. Ponieważ jest to w zasadzie jedyna technologia wytwarzania szkła, która pozwala nanosić zdobienia zarówno na zewnętrzną formę naczyń, ścianę naczyń, jak i na ich wnętrze. To było szczególnie dobrze widoczne w wazonach optycznych, w których poziome linie zewnętrznych ścianek wchodziły w jakąś relację z pionowymi nałożonymi na wewnętrze, co dawało niesamowity efekt. Oni zrewolucjonizowali to szkło prasowane, ponieważ pan Jan jest doskonałym organizatorem, jest doskonałym projektantem, ale też należał do tego najwcześniejszego pokolenia, które jeżeli chciało coś ze szkła wykonać, to najpierw musiało wymyślić narzędzia, te narzędzia opracować, a potem dopiero mając te narzędzia mogło tworzyć. To było to absolutnie przestronnie wykształcone pokolenie projektantów. I takim najbardziej charakterystycznym projektem jest chyba radian, który dla wielu projektantów czy technologów szkła zagranicznych przez długi czas pozostawał zagadką. Tak, ponieważ według ich wiedzy stworzenie tego typu formy było niemożliwe. Oni nie wyobrażali sobie, jak to jest możliwe technicznie, stworzenie formy zawierającej cały otok z kulek, które dodatkowo są jeszcze uniesione w górze. Nie dało się takiej formy stworzyć na raz. Patent pana Jana był bardzo prosty, ta forma była płaska, natomiast po wyjęciu gotowego wyrobu z formy on był ponownie podgrzewany, szkło ponownie stawało się plastyczne i po obróceniu tego naczynia głową w dół, grawitacja w zasadzie tutaj wszystko załatwiała, kulki pod wpływem własnego ciężaru opuszczały się i to była cała tajemnica. Także pan Jan potrafił pewne rzeczy przewidzieć, pewne procesy wykorzystać i dzięki temu jego szkło zdobywało nagrody na wszystkich znaczących wystawach szkła od Japonii przez Europę po Stany Zjednoczone. Zresztą znajduje się w Koenig Museum of Glass, czyli najważniejszym muzeum szkła. Zestaw radian znajduje się na stałej wystawie.
I właśnie zestaw, dobrze powiedziałeś, bo zarówno Jan, jak i Kadrosowie byli uczniami profesora Warskiego, więc to też było to myślenie o projektowaniu zestawami. Więc mamy tutaj misę z zestawu, natomiast ten zestaw jest bardzo rozbudowany o świeczniki, wazony, popielnice, supiernice nawet, prawda? Tam jest ileś elementów. Więc to jest jedna z najciekawszych prac Jana Sylwestra Drosta. A tutaj mamy dwa takie niepozorne, ale myślę, że też są dwa niepozorne przyciski do papieru, Eryki Trzewik Drost, ale one chyba fajnie, na nich można wytłumaczyć, jak działa szkło prasowane. Tak. Prawda? Bo też Drostowie unowocześnili linię, między innymi likwidując zamknięcie tej formy, prawda? Tak, to miało czasowo formy zamknięte. Zestaw Asteroid jest najlepszym tego przykładem. Wcześniejsze formy żeliwne do szkła prasowanego były zamknięte, czyli po wtłoczeniu do nich kropli szkła i przy zamknięciu tej formy, ona była zamknięta również od góry, to dawało takie ostro zakończone krawędzie. Banian te formy otworzył, cudzysłowie otworzył, dzięki czemu za każdym razem każde szkło, które wychodziło z formy, miało gładki, zatopiony wylew, który wyglądał jak w szkle formowanym ręcznie. Więc te drobne zawiny sprawiały, że to szkło, zyskiwało na walorach także estetycznych. Ale też to powodowało pewną ekonomię, ponieważ trzeba było już szlifować krawędzi, prawda? Też w hucie ułatwiało linię produkcyjną. Każde było trochę inne. To były nieznaczne różnice, ale każdy z tych szkieł był minimalnie inny. To są przykłady szkła prasowanego. Mi bardzo się podoba przykład, którego użyła kiedyś dr Barbara Banaś, tłumacząc tą technikę i porównując to do robienia gofrów i gofrownicy, gdzie wlewasz ciasto i zamykasz taką formę. Więc tak można wyobrazić sobie właśnie formy do szkła prasowanego. Do czego przyjdziemy teraz? Jakiś ulubiony tutaj obiekt na wystawie. Dobrze, to ja zacznę, bo jest obiekt, który jest super niepozorny, ale ja myślę, że to jest też praca, która może podobać się Tobie. Tak się tutaj... Zupełnie niepozorne dwa obiekty, bo jakiś wazonek i filiżanka. Natomiast są to prace, które są elementami prac dyplomowych, które powstały w hucie jako część dyplomu, właśnie również na wrocławskiej WWSSP. One powstały w hucie w Piotrkowie, natomiast nigdy nie weszły do produkcji, więc są unikatami, są jak gdyby pojedynczymi egzemplarzami, które tylko poddane były ocenie komisji czy ocenie promotorów. Więc z największą pewnością nie do znalezienia nigdzie na rynku nie wystąpią drugi raz. To taki niepozorny obiekt, na który chciałem zwrócić uwagę, ale chyba ta skupisko z czerwonymi szkłami będzie lepsze, żebyśmy kontynuowali naszą opowieść. Tutaj, proszę Państwa, chyba ulubione formy profesora Chorbowego, czyli kielichy i kieliszki, prawda? To taka mistrzowska, powiedziałbym, że też pewnego rodzaju popis swoich umiejętności. Profesor Chorbowy dawał w projektowaniu kieliszków. Nie mam pojęcia, których mógł zaprojektować kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset wzorów czy form. Jak sam mówił, było ich na pewno kilkaset. W hucie Barbara, którą utworzył, organizował, była to huta o charakterze eksperymentalno-artystycznym. Zakład podległy hucie Sudety, więc technologiczne zaplecze mieli bardzo dobre. Wybudowano podstaw na gruzach XIX-wiecznej huty. Był to zakład, który nie był do końca nastawiony na zysk. Podobnie jak wrocławski Inko, był to raczej zakład doświadczalny w dużej mierze, gdzie to miało też pewien wpływ na ich produkcję, ponieważ dla przykładu Krosno, które produkowało w 92% na eksport, tam szkło musiało być powtarzalne. Jeżeli ktoś kupił zestaw ich kieliszków i chciał dokupić za kilka lat, musiał mieć pewność, że kupi szkło w tej samej formie, w tym samym kolorze.
W Barbarze było to dosyć luźno traktowane. Te kolory były oczywiście powtarzalne, ale nigdy jeden do jednego. Dlatego uzupełnienie kolekcji o jakieś brakujące elementy może być trudne, jeżeli coś nam się skupiło. Natomiast tam profesor Chorobowy zajął się głównie projektowaniem zestawów kieliszków, czy to dekoracyjnych, czy bardziej użytkowych. Miał swój zespół hutników, który specjalizował się właśnie w wytwarzaniu kieliszków. To był zespół Rudolfa Rozinka, Polaka, ale o czeskich korzeniach, który przez wielu uważany jest za jednego z najlepszych polskich hutników. Także zajmował się projektowaniem szkła potrzeby huty Barbara, ale przede wszystkim był absolutnie najlepszym kieliszkarzem, potrafił wytwarzać kieliszki, które wyglądały jak z automatu. Były jeden w jeden identyczne, równie doskonale dopracowane i były robotą ręczną. Wszystko nie była to produkcja automatyczna, zautomatyzowana. No, mnie fascynuje ten zestaw kieliszków. Kiedy myślimy o tym, że właśnie on jest wykonany ręcznie przez hutnika, są identyczne, prawda? Identyczne w proporcje, identycznie i równie perfekcyjnie wyciągnięte są te nogi. Powiedziałeś o hucie szkła artystycznego Barbara w Polenicy, Zdroju. Ona już się nam tutaj przewinęła, ale to było też takie miejsce, do którego w zamyśle mieli przyjeżdżać artyści, żeby z Wrocławia, prawda, z uczelni, żeby realizować swoje projekty jakieś autorskie, indywidualne. Jedną z takich artystek to była Danuta Bobka-Szyszka. To były jakieś pojedyncze wyjazdy, prawda, do Polanicy. Przez chyba nawet jakiś konflikt z profesorem Chorobowym. Natomiast mamy przykład tutaj takiej pracy pani Danuty Bałki-Szyszki, zrealizowany właśnie w hucie Barbara. Niestety przez ten jakieś nieporozumienie artystka już nigdy więcej nie zajmowała się szkłem, natomiast udało jej się stworzyć jedną monumentalną kompozycję wspaniałą, cztery pory, które prezentowane były w ubiegłym roku na wystawie we Wrocławiu i taki szereg właśnie form, jak ta, którą tutaj prezentujemy. Tu mamy inne przykłady szkieł projektowanych w hutach. Myślę, że to jest fajny przykład, żeby powiedzieć, czym jest szkło Antico. Ponieważ jak widzicie Państwo tutaj pod światło, widoczne jest to też w innych obiektach na naszej wystawie, ten wazon jest, masa jest w pewien sposób spęcherzona. Jak do tego doszło? To powszechnie uważa się i tak się udało, że szkło Antico było wynalazkiem profesora Chorobowego, chociaż ten sposób zdobienia szkła, czyli zatapianie w masie szklanej dużej ilości drobnych pęcherzy powietrza, robienie tego w sposób kontrolowany, przynajmniej częściowo, znane było też w innych hutach. Tego typu szkła powstawały w Zawierciu dosyć powszechnie, w Krośnie było tego typu szkło, w Łysej Górze. Natomiast jakby pionierem tego szkła, jak się mówi, był profesor Chorobowy. Skąd to się wzięło? Wytyczne ministerstwa były dosyć jasne. Szkło musi być czyste, nie może zabierać zbyt wielu zanieczyszczeń, zbyt wielu błędów technicznych, a pojedyncze zatopione pęcherze powietrza właśnie za takie uchodziły. Profesor Chorobowy postanowił pójść temu troszeczkę pod prąd z tym szkłem. I stworzył kolekcję szkieł. Początkowo były to niewielkie butle, butelki. Później tą technikę przenoszono na inne formy. Polegającą na zanieczyszczeniu masy szklanej właśnie dosyć dużą ilością pęcherzy powietrza. Czyli wejdę słowo. Pojedyncze pęcherze powietrza uznawane były za błędy i skwalifikowały produkt. Natomiast profesor Chorobowy postanowił na tyle jest pęcherzy, żeby wykorzystać to jako W papierach ministerialnych było napisane, że pojedynczy obiekt może zawierać, nie pamiętam, chyba 5 lub 7 pojedynczych pęcherzy powietrza. Wtedy jest dopuszczony do jakby jego jakość jest powietrza w ten sposób. Profesor stwierdził, że nie 5, nie 7, a parę tysięcy będzie w jego szkłach. Szukali metody, jak to zrobić. Musiał to być proces chemiczny, bo wiadomo, że wtłoczenie takiej ilości powietrza nie chodziło w grę. Trzeba było znaleźć środek chemiczny, który po posypaniu nim gorącej masy szklanej da taki efekt. Soda. Kluczem dawała się soda.
Natomiast jakby używanie czystej sody było procesem zbyt dynamicznym. Doprowadzało bardziej do destrukcji obiektu niż do stworzenia tej zawiesiny pęcherzy. Trzeba było znaleźć preparat, który zawiera duże ilości sody, ale nie jest w formie czystej. I jak pewnie Państwo wiedzą, padło na proszek gipsy. Jego skład chemiczny okazał się odpowiedni, posypywana nim powierzchnia. Posypywanie powodowało takie mikroeksplozje, kiedy ten proszek stykał się z gorącym szkłem. W momencie, kiedy on był zamknięty w masie szklanej, tworzył się po prostu pęcherz powietrzny duży. Dlatego te pęcherze potrafią być bardzo zróżnicowane. Czasem są to dosyć rzadko rozrzucone w masie szklanej. Innym razem ta masa szklana wygląda, jakby się po prostu gotowała. Tam jest więcej powietrza w środku niż samego szkła. Ale to też zależało od wprawy hutnika, który to szkło wytwarzał, wysypywał. Też pewnie od preferencji projektanta, bo po profesorze Chorbowym wielu projektantów stosowało te techniki zdobienia, zarówno szkieł użytkowych, jak i szkieł unikatowych. I to jest też element, który spowodował, że szkła z tych samych form według tego samego projektu w pewien sposób stają się unikatowe, ponieważ nie udało się, nigdy nie uda się dwa razy uzyskać takiego samego spęcherzenia, prawda? Te bąbelki zawsze ułożą się w jakiś inny sposób, będą bardziej gęstą siatką, czy będą w jakiejś mniejszej ilości pod innym kątem, bo to jest równocześnie obracane jeszcze, prawda? W formie to widać, że one tutaj tak wirują wokół osi. Dlatego dzięki temu spęcherzeniu te szkła też stają się unikatowe i niepowtarzalne. I myślę, że przejdziemy do ostatniej grupy obiektów, o których chciałbym, żebyśmy teraz opowiedzieli, ale takiej najbardziej wyjątkowej i do tej pory nie mieliśmy jeszcze chyba na naszej akcji, jak to jest w ogóle tędy. A mianowicie przechodzimy do szkieł nie z huty, nie z żadnego studia projektowego czy studia GLAS, a do zespołu szkieł ze spółdzielni, mianowicie spółdzielni Kamionka, Włosy i Burze, którą pewnie kojarzycie Państwo, i słusznie, z produkcją ceramiki. Najpierw z produkcją ceramiki o charakterze użytkowo-dekoracyjnym, taką w typie ludowym, a potem ze zjawiskiem, które przeszło do historii sztuki jako eksperyment wysogórski, czyli z produkcją płyt okładzinowych dla architektury. Natomiast w tej niewielkiej małopolskiej wsi pod Tarnowem produkowano też szkła. Od roku 72, bo to udało mi się jeszcze dzisiaj przed odprowadzaniem ustalić, ponieważ zachował się dokument, w którym centrala, czyli Cepelia, w lutym 1972 wysyła jako skierowanie dla obywatela Wiesława Sawczuka skierowanie do klasy w spółdzielni Kamionka w Łysej Górze, gdzie Sawczuk, czyli jeden z uczniów profesora Chorbowego, już ze świetnym doświadczeniem w hucie w Piotrkowie, ze świetnym doświadczeniem jako projektant, ma wdrożyć do produkcji też w tej niewielkiej spółdzielni linię szkieł. I proszę Państwa, to co jest wyjątkowego w tych szkłach, poza tym jak gdyby charakterem, że one są odmienne, że one są w pewien sposób niezgrabne i przez to takie urzekające, że ten zestaw szkieł, które tutaj prezentujemy, pochodzi z wzorcowni spółdzielni Kamionka. Zatem są to prototypy, pierwsze egzemplarze, które zostały wykonane, które, na podstawie których potem wytwarzano kolejne szkła w Kamionce. Czyli gdyby to są, możemy założyć, że to są te pierwsze, które powstały przy udziale projektanta Wiesława Sawczuka. Każda z tych prac ma tutaj albo nalepkę, tak jak tutaj widzimy, z numerem wzoru, wzór numer 11, łamane na szy, czyli szkło, czyli 72, czyli to pewnie jest 11 wzór z 72 roku. Tutaj mamy bardziej rozbudowane 14 szy 72, artysta plastyk Wiesław Sawczuk, jest metka. W szkle tego typu sygnatury w zasadzie się nie zdarzają, albo zdarzają się bardzo rzadko, zdarzają się w szkle unikatowym. Więc to jest super wyjątkowa sytuacja, że po likwidacji spółdzielni Kamionka ta wzorcownia jeszcze przez chwilę trwała, natomiast potem syndyk wyprzedawał całe mienie spółdzielni i tak w ramach tej wyprzedaży ona trafiła do pewnego prywatnego kolekcjonera, który teraz wstawił te szkła do nas. Tutaj mamy nie metkę, a rytowane 32, czyli 32 szkło z 85 roku. Ale myślę, że gdyby ciekawostką i wyjątkowością
jest to właśnie, że są to te szkła prototypowe, że to są wzory dla produkcji innych szkieł. Ale ciebie, Łukasz, chciałbym prosić o jakiś komentarz jeszcze na temat samego projektanta, Wiesława Zasługa, bo o nim dzisiaj nie powiedzieliśmy, chociaż mamy też inne jego szkła, a wydaje się jednym z najważniejszych twórców polskiego powojennego szkła i gdyby jednym z najciekawszych absolwentów profesora Dawskiego. Tak, Sławczuk, podobnie jak Chorobowy, skończył wrocławską uczelnię w 1959 roku. Chwilę później, bo w 1960 roku zaczął pracę w Hucie Szkoły Gospodarczego Pretensja w Piotrkowie Trybunalskim. Tworzył tam ośrodek wzorcujący, dołączyła do niego później Barbara Urbańska-Miszczyk oraz na krótki okres czasu Stanisława Paczos, która pracowała jako projektantka w Stronie Śląskim. Sławczuk był takim projektantem nomadem. O ile w Polsce projektanci wiązali się z reguły z jednym ośrodkiem, tak jak Państwo Drozd, Chorobowy, Stefan Sadowski, praktycznie całe swoje zawodowe życie jako projektanci spędzili w jednej hucie, tak Sławczuk pracował przynajmniej kilku. Początkowo w Hortensji, następnie współpracował przez szereg lat właśnie z kamionką w Łysej Górze. W międzyczasie pracował w Hucie Dąbrowa w miejscowości Huta Dąbrowa. Ona należała do lubartowskich hut szkła. Pracował też w drugim zakładzie lubelskich hut szkła, w Lubartowie. Pracował w Hucie Radomsko, także tych zakładów było kilka. Najdłużej Hortensja, bo to było około 8 lat. Masz tam to pochodzą najbardziej rozpoznawane projekty. Tak, te, jego szkła z Hortensji są, to były genialne projekty. Bardzo proste w formie, bardzo oszczędne, jeżeli chodzi o kolorystykę. Bardzo wyprzedzające też swoje czasy, ponieważ były szkłami i formami nowoczesnymi, syntetycznymi, bardzo prostymi. Później, kiedy rozpoczął współpracę z kamionką, jego stylistyka zmieniła się o 180 stopni. To były bardzo bogato zdobione metodami hutniczymi szkła. Te, które tutaj stoją, można powiedzieć, że są bardzo oszczędne w formie, delikatne. Tutaj jak mamy takie hutnicze doklejki, natomiast nie ma tych wszystkich charakterystycznych uszek, które dopełniały różne I dotyczyło to zarówno jego szkieł użytkowych, jak i szkieł unikatowych, bo bardzo duża część jego działalności projektowej dotyczyła szkieł unikatowych. Tworzył je przez cały okres aktywności zawodowej. Tworzył je w zasadzie tam, gdzie pracował. Wcześniej w Hortensji, później przez wiele, wiele lat w Hucie Dąbrowa i właśnie w Łysogórskiej kamionce. I tak jak mówiłem, zarówno prace szkoły użytkowe, jak i unikatowe. Niektórzy uważają, że nawet przez tych doklejów, tych dekoracji, tych zdobień, one też czasami kłuły w oczy. Później ten ostatni okres jego pracy, czyli lata 80., 90., to był znowu powrót do prostych form, do szkieł transparentnych, zdobionych jakimiś barwnymi plamami wtapianymi w to szkło. One były bardziej oszczędne w formie, mniej rzeźbiarskie niż też prace z okresu pracy właśnie w Łysej Górze. Niemniej to jest jeden chyba z najbardziej wszechstronnych i najdłużej pracujących projektantów i artystów szkła jednocześnie. Ja trochę na obronę tego, co powiedziałeś o przesycie tymi doklejkami, chciałbym powiedzieć, że w momencie, kiedy ta wyprzedaż spuścizny po spółdzielni Kamionka trwała kilka lat. Na jakimś etapie mi też udało się tam dostać i też w zasadzie jedyne szkła, które ja mam w mieszkaniu, to są takie, które ja sobie kupiłem właśnie z rozsądni Kamionki i mam fantastyczny zestaw butli, które potem w produkcji, pięknych butli, bardzo, bardzo proste kształty, takie z brzuszkami, które potem w produkcji miały już mnóstwo tych doklejek i zdobień. Czy to też często było tak, że jednak projektant, tworząc projekt, oddawał go w takiej formie, która potem była nieco modyfikowana przez hutników, czy prawda, bo klientom podobało się trochę inaczej. Już. W przypadku Łysej Góry jeszcze jeden element zaważył o stylistyce tych szkieł. One mają nierówną powierzchnię, bardzo często zatopione w masie pladry powietrza. Czasem ta powierzchnia jest spękana. Stosowano różne zabiegi stylistyczne. Miały one na celu w dużej mierze ukrycie paskudnej jakości szkła, z którego wytwarzano w kamionce, ponieważ zazwyczaj... To tylko tłuczek. Tak. Szkła wytwarzane w dużych zakładach, w dużych hutach, tworzone są z tak zwanych zestawów, czyli podstawą jest piasek, kwarc, do którego technolog dobierał odpowiednią mieszankę
różnego rodzaju związków, które ułatwiały topienie i decydowały zarówno o kolorze, jak i właściwościach samego szkła. Ten piasek z dodatkami zasypywał się do wanny, w której następował wytop tego szkła. Natomiast w Kamionce nie używano zestawów, tam używano stłuczki. W kartach katalogowych, które mieliśmy okazję przejrzeć, oryginalnych, jest podany skład tego szkła. To jest 99,8% stłuczki i 0,2% tlenków metali, którymi barwiono bądź zdobiono tą masę szklaną. Natomiast, tak jak wspomniałem, sama masa szklana była dosyć podłej jakości. Ale daje to niesamowicie ciekawy efekt, odmienny właśnie od innych szkieł z dużych hut, takich jak Sudety, Ząbkowice czy huta w Piotrkowie. Szanowni Państwo, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, ulubiony obiekt albo coś Państwa na tej wystawie intryguje, to myślę, że to jest moment, żebyśmy jeszcze mogli tak publicznie skomentować. Jeśli nie, to my z Łukaszem jeszcze przez chwilę tutaj pozostaniemy do Państwa dyspozycji w bardziej kuluarowych rozmowach. Ale być może pominęliśmy jakąś nawet dużą grupę obiektów, więc jeżeli jest potrzeba, żebyśmy jeszcze coś komentowali, to jest ten moment.